Wiewiórki i bobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Witam Was pięknym, słonecznym popołudniem z naszego podwórka w Kokongu. Zapraszam na dzisiejszy odcinek i na wszystko, co się w dniu dzisiejszym wydarzy. Miłego oglądania. Ależ dzisiaj pyszny lunchek. Ryba, już ją podjadłem trochę, nie zdążyłem. Nagle w całości, taronkę z ryżem. Okay. Rozgotowanym, taką paczką ryżową. I Juny, której lekarstwo zaczęło już działać, troszkę lepiej się czuje, więc też podjada. A rybę lubi. Lekarstwo zaczęło działać, paracetamol. Raz, dwa, że dostała antybiotyk jakiś. Poczuła się Juny lepiej i powiedziała, że chce podjechać do Old House'u, do babci dziadka, więc jedziemy, korzystamy z tego, że czuje się lepiej, ale jedziemy tam tylko na chwileczkę pokazać się. To będzie mile widziane, już przybiegłaś do mnie. Chodź. To jest ważne wydarzenie dla teścia, więc będzie dobrze się pokazać chociaż na chwilę. Jedziemy, zobaczymy jak jest. Jak będzie możliwość nagrać coś, to nagramy i wracamy. O, i ziewanko. Korzystam z krótkiej chwilki ciszy. Teraz mogę nagrać tłumaczenie na szybko. Dzisiejsza impreza to nie tylko ma być próba generalna, czy wszystko działa, ustawienia, światła, dźwięk, etc. Ale to również, a może przede wszystkim, modły. To modły za pomyślność biznesu na przyszłość. To modły za to, żeby wszystko działało, żeby nic się nie psuło, żeby dźwięk był bardzo dobry i żeby scena cieszyła się popularnością i była często wynajmowana po prostu. I stąd też ta dzisiejsza próba się odbywa. Teoretycznie zaczęło się wszystko 2 godziny temu. Teoretycznie, ale nie ma jeszcze praktycznie nikogo. Bo tak to tutaj w Kambodży często właśnie jest, że w dobrym tonie jest się mocno spóźnić. Darm przewiduje, że dopiero za jakieś 1,5 godziny się zjadą ludzie. Wtedy będą też piosenkarze, będą tancerki. Nie wiem, czy my będziemy jeszcze do tej pory. Juny na razie siedzi w samochodzie. Ogląda sobie na telefonie coś. Starą też nie widzę. Wygląda już tak lekko zmęczoną, więc myślę, że możemy nie doczekać się na część główną imprezy. No ale to nie ma takiej tragedii znowuż. No. W każdym razie udało mi się pokazać scenę w, powiedzmy, względnie ostatecznym wyglądzie. Tutaj z tyłu domu stoi nastaw, który wstawiłem kilka lat temu. I od tamtej pory stoi nieruszony. Troszkę go ubyło, jest gdzieś tyle w tej chwili. No nadal parę ładnych 10 litrów. No ze 30 jest na pewno. I wyszedł z niego ocet. Przegenialny ocet. To był owocowy nastaw, więc ocet jest trochę owocowy, ale jest przepyszny, genialny. Będę musiał go wziąć, pobutelkować i zabrać stąd. Rewelacja. Pokaż, jak tańczysz na scenie. Dzień dobry, witam Was z kolejnego dnia. Piękna, słoneczna pogoda u nas. Chociaż temperatury nie są aż tak wysokie. No i jest spory wiatr. Stan zdrowia u mnie całkiem dobrze. U Tarong lepiej, choć jeszcze nie idealnie. No i Juny jest w pełni stadium chorobowego, że się tak wyrażą. Chociaż ostatnia noc nie była tak zła jak poprzednia, to też nie należała do najprostszych, najłatwiejszych. Robię objazd po Riverside, bo kiedyś tam wspominał kilka dni temu nam brat Tarong, że będą koncerty od 1 listopada. No mamy 1 listopada i nie zanosi na koncerty, chociaż teraz jak jadę, to widzę, że instalują tutaj takie latarnie. Ale ja myślę, że te świecące, właśnie to bardziej dekoracje, powiedziałbym, niż latarnie. Latarnie są latarniami, a to bardziej dekoracje. Myślę, że to ma raczej związek z nadchodzącym, ze zbliżającym się Water Festiwalem, który będzie od 7 listopada, czyli za tydzień. I myślę, że to raczej o to chodzi, a nie o żaden koncert, bo normalnie koncerty odbywają się tu. No a śladu po jakiejkolwiek aktywności nie ma. Także chyba się niestety jego informacje nie potwierdzają.
No to jadę rozglądać się po mieście dalej. Byłem teraz w domu, siedziałem troszeczkę z dziewczynami. Juny śpi dużo, przebudza się dość często, ale potem szybko zasypia. Tarong leży sobie obok niej, coś tam ogląda na telefonie. No ja teraz się zabiorę do serwisu. Skorzystam z tego, że na razie nigdzie nie ruszamy się, nie jeździmy. Zostawię tam motor. Trzeba, no tam takie pierdółki, wymienić olej, naciągnąć łańcuch, parę rzeczy tam drobnych takich zrobić, więc jadę go zabrać do serwisu. To jest ten serwis, w którym teraz robimy motor. Jak potrzeba coś naprawić, chłopaki uczciwie podchodzą do tego zadania. Poprosiłem o wymianę oleju właśnie. Wymienić, zamienić, to znaczy to po kumersku jest dough, a prain to jest olej, także dough prain machine. To już wtedy wiadomo, że chodzi o wymianę oleju w silniku. Ja również poprosiłem o naciągnięcie łańcucha. Łańcuch w motorze to ciowa. Ciowa po kumersku to łańcuch motoru. To zostawiam, ale później jeszcze powrócę. Poproszę, żeby się przejechali, zobaczyli jeszcze, czy tam coś przypadkiem nie stuka. Dobra, to ja powiem tylko, że wrócę później i idę do dziewczyn. A się wtoczył przede mnie tutaj nam na alejkę. Ledwo się mieści. Przejść nie mogę. Dobra, pojechał, a ja już jestem w domu. No tego to jeszcze nie grali. Co ty tu robisz? Ty bezczelne kocie. Ty bezczelna łapo jedna. Jak żeś tutaj wracał? I sobie śpisz na hamaczku. Pobujać? Proszę. Proszę uprzejmie. Śpij sobie. Ja idę odebrać motor. Dałem już im trochę czasu. Myślę, że powinien być gotowy. No i pojadę do miacha. Motor już w gotowości. Okun ci ran. Okun. Okun, jechaj. Dobra robota. I nic nie zapłaciłem dzisiaj za robociznę. Praktycznie za sam olej. Dobra. W baku już nic nie ma, trzeba jechać podładować. Teraz zobaczymy, jak śmiga. Motorek śmiga jak młoda bogini. Teraz to jest jazda. Jeszcze zalany do pełna. No to już nie naprawię tej wskazówki, pokazuje, że pół. Ale do pełna jedziemy do dziewcząt. Może już się przebudziły. Przebudziły się chorowitki moje. Tarong pilnuje Juny, więc spała razem z nią. Ale obudziły się. Juny jest w całkiem niezłym nastroju. Na pytanie, co by zjadła, powiedziała zupę u babci w restauracji. I tu zablokowała całkowicie inne opcje mamie. To co dziewczyny? Jedziemy? Jumpu, 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 jumpu? Skoro mała chorowitka ma fantazję zjeść zupkę u babci w restauracji, to ją zawieziemy na zupkę do babci do restauracji. Tak? To jedziemy. Sezon na wylęgiwanie się młodych gekoników. Tu jeden. Szybka bestia. U nas w domu też już kilka widziałem takich malusieńkich. Teściowej lipa, nic do jedzenia nie było, więc przywieźliśmy Junku do kmerowni naszej. A tutaj już proszę bardzo, zaczął się montaż. Szyb. Elegancko i szybciutko to wszystko idzie. Dobra, pojedziemy zobaczyć, co mamy do zaoferowania. Tak kochanie, już idę, już idę. Wyszedłem ze swojej strefy komfortu i zamówiłem dzisiaj zupełnie inne dania niż zazwyczaj. To jest kwaśna zupa z grzybami. Nigdy jej jeszcze nie jadłem. No i to jest taka wieprzowina pikantna z long bean. Też tego tutaj jeszcze chyba nie przypomnę sobie, żebym jadł. Także zupełnie nowe, a tarek wprost przeciwnie, jak zawsze rybka. Smacznego! Tunuszku! Zjesz razem z mamą ryż? Na razie widzę, że robi tam jakieś gimnastyki ze sztućcami. I co teraz? Odsuwać się bliżej, będzie łatwiej.
chyba wyciera łyżkę. Tak dla mamy. Wow, jaka kochana dziewczyna. Super, Juny. No dobra, to smacznego w takim razie. Zaraz zobaczymy, jak smakuje tak szczególnie kwaśna zupa. No dobra, to szybki test tylko kwaśnej zupy grzybowej. Jest kwaśna, jest lekko pikantna. Ciekawe połączenie. To jest cebula, to chyba kurczak nawet, czyli rosół po prostu. Jest bardzo tłusta. Jest tłusty rosół z grzybami. To jest ciekawa kombinacja. No i wieprzowina. Op, op. Proleciało. Bardzo dobre, ale wcale nie takie ostre. Smacznego. Starość nie dojadła. Zabieramy dla kotków. Ucieszą się na rybkę z ryżykiem. No i znowuż ten upał. Przyszedłem sobie na balkon. Rozglądam się i zastanawiam, gdzie teraz uderzyć. Dziewczyny się znowuż położyły. Z telefonami. Łapią trochę drzemeczki, pewnie za chwileczkę. A jak gdzieś się ruszyć muszą. Tam wprowadził się jakiś biały do tego domu, obok sklepu. Tu sąsiadka ma sklep, tam teraz do motoru podszedł. Podszedł to mocne słowa, bo kuś tykał. Strasznie głośno mówi, ale już stary tak na maksa, już końcówka widać, końcówka. Z jakąś kmerką jest, ale jak przychodzi do sklepu kupować piwo, to drze się tak po prostu, że... No to tyle, jeśli chodzi o ciekawostki z sąsiedztwa. Dobra, biorę motor, jadę gdzieś. Chodźcie coś, zobaczymy, co tak będziemy stali na balkonie. No skoro się ruszyć, to w jakieś miejsce, w którym jeszcze nie byłem. Coraz mniej takich w Kokongu, ale udało mi się. Skręciłem w stronę troszeczkę tak jak do Tiger, ale odbiłem w lewo. Proszę bardzo, to znalazłem. Znalazłem salę weselną, o której istnieniu w ogóle nie wiedziałem, nie miałem pojęcia. To jest droga, na której nigdy w życiu nie byłem. Nigdy. To jest takie kompletne jakby ubocze Kokongu, ale tutaj tak. Raz, że sala weselna, tam boiska w środku do siatkówy i na zewnątrz do siatkówy. Sporo fajnych całkiem domów. Minąłem kilka takich bocznych uliczek, gdzie widziałem, że stoją też ładne budynki. Tam nie zajeżdżałem. Gdzieś obok restauracja była do wynajęcia. No nawet w takich zupełnie z boku dróżkach można znaleźć ciekawe rzeczy. No proszę, ciekawe. To ci ciekawostka, to ja wyjechałem przy pagodzie. To ja już wiem, gdzie jestem. To nie jest wcale tak daleko od centrum, to jest tylko po prostu inny dojazd. Nigdy tędy nie jechałem, ale czad. Mega. Tam widzicie budynek, stary budynek pagody. O, tu będzie lepiej widać. No to fajnie. Poskręcać w lewo. No jadę, zobaczę co tam jest. No i dojeżdżam do jeszcze innego skrzyżowania. Tutaj taki dość nowoczesny w stylu domek. To jakieś biuro jest chyba. Ja teraz jestem. To jest czad. To faktycznie wygląda jak jakiś office. Ale tam to pojadę w stronę Kokongu bardziej. To ja wolę pojechać od Kokongu i zbadać sytuację. A może po prostu salon ktoś ma taki. No dobra. Czadowy. Fajne są takie właśnie wyjazdy, kiedy pierwszy raz się jedzie i kompletnie nie wiem, czego się spodziewać i co mogę znaleźć. Tam to już jest chyba 48, główna trasa krajowa. Coś mi się wydaje. A tutaj jakieś osiedle w ogóle całe.
w życiu nie widziałem. To jakiś zapuszczony, ale czad. I ja pierdziu całe, zobaczcie jakie wielkie. Teraz tam wjadę. Całe opuszczone. Prawie że skończone i zostawione. Ja cię. Tam coś jest. Dobra, wjeżdżam tam. Człowiek wyjeżdża, to znaczy, że coś tam jest. W środku tylko jakieś rzeczy takie budowlane. Gdzie nie, gdzie ktoś mieszka? Większość pustostanów. Większość pusta, ale gdzie nie, gdzie tak jakby ktoś mieszka. I czarny kot. Samochód tu zaparkował. Dobra, tam już wiem gdzie jestem. 48. No to wracam dalej. Szukać. Co ciekawego zobaczę. Takie wielkie osiedle stoi puste i nikt nic nie wie o tym. Co tu się dzieje? Fajne, warto było chociażby ze względu na to osiedle. Tutaj winorośle. Jadę dalej. A tutaj proszę, tak na końcu już wszechświata prawie, że też taki fajny domek, nowoczesny. Cała ściana przeszklona tutaj. No proszę. Tak zupełnie nie wiadomo skąd i z niczego. Pierwszą w lewo będę skręcał. Zobaczymy gdzie dojadę. To chyba nie. O, nie, dobra, tam za wąska. Szukam jakiejś innej. A tutaj co powstaje? Jakiś guest house chyba. To wygląda jakby była recepcja, czy może bar. I na górze pokoje. Proszę, proszę. Niby koniec świata. Ja mam serca tak tego psa za każdym razem wyganiać. Od kiedy przestał ganiać nasze koty, jak tu wchodzi, to nawet. A to jest. Pies sąsiadki tutaj ze sklepiku. Także on przychodzi się tu napić wody i ja nie mam nawet do niego żalu o to. No jak jest spragniony i tamtej wody nie ma, to niech wejdzie i się napije. Byle? O proszę, kotki sobie siedzą i żeby kotki wiedziały, że pies im nic nie zrobi, to sobie może przychodzić i się napić. Może jeszcze będzie bronił nas w razie czego. No a propos tego wypadu dzisiaj. Gdyby nie to, że pilne wezwanie miałem, musiałem z powrotem wrócić do domu na chwilkę, to bym został, jeszcze dłużej pokręcił się, więc kiedyś tam jeszcze na pewno wrócę, bo tam było jeszcze parę rozjazdów, które mogłem pojechać i zbadać gdzieś dalej jakieś inne obszary, a z racji na brak czasu nie zrobiłem, także kiedyś tam jeszcze wrócę. Słychać już dzwonki, jedzie ktoś z lodami, jedzie pan z lodami, pies się napił, szczęśliwy, koty kończą jedzenie, też szczęśliwe, rudy miauczur. No proszę, jaka niespodzianka. Siedziałem przy laptopie, składałem odcinek i przyszła do mnie Juny. Zeszła na dół i mówi, że Juny chciałaby jechać na kawę. Czy mogę spytać się też mamy? Może poszliśmy na górę do mamy? No mówi, że nie, nie chce żadnej kawy. No to Juny powiedziała, że chce się napić strawberry soda, czyli sodę taką z soczkiem truskawkowym. Mówię, no to dobrze kochanie, no jeżeli masz taką zachciankę, czujesz się lepiej, to jedziemy. Jeszcze wzięła, wytargała. Jakiś taki naszyjnik założyła, żeby elegancko bardziej wyglądać. Ale buciki znowu lewe na prawa, prawa na lewą, no? Okej. Dobra, proszę, ładnie. O, doskonale kochanie, teraz już jest jak należy. No to jedziemy w takim razie do Pack Cafe po strawberry soda. Przyjechaliśmy, Juny już zamówiła strawberry soda. Teraz bierzemy i jedziemy z powrotem. Na razie to tam przygotowuję. Co masz do picia? Tak, soda water ma Juny. Dobra, to leć do mamy. Może będzie chciała się napić z tobą. Światło chcesz zapalić. Dobrze. No i ma. Tylko ostrożnie, Juny, dobrze? Żeby się nie wywróciło. No to smacznego. Mami, you want something? Nic mama nie chce? No to nie. Skoro już jestem na górze, to jest to bardzo dobre miejsce na to, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek.
Bardzo, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za wspieranie. Ostatnimi dni troszeczkę spadła nam oglądalność, ale mam świadomość tego, jaki mamy czas. Jest to czas w tej chwili zadumy, wyciszenia, wyjazdów i niekoniecznie znajdujecie czas na oglądanie, co jest zrozumiałe całkowicie. Życzę Wam, żeby ten czas był rzeczywiście spokojny i bezpieczny dla Was. Życzę Wam również zdrowia, bo sami najlepiej odczuwamy w tej chwili, jak ważne jest ono, żeby można było normalnie funkcjonować. Bardzo dziękujemy raz jeszcze za oglądanie. Zapraszam jutro o godzinie 7 rano czasu polskiego, czyli 13 czasu w Kambodży. 6 godzin różnicy tym razem, a nie 5. Miłego dnia Wam życzymy. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.